18. seria gier PGNiG Superligi Pań, a w niej mecz Młynów Stoisław Koszalin z Eurobudem JKS Jarosław. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco w to sobotnie popołudnie i zapraszam na to właśnie starcie, które zapowiada się ciekawie. Zaraz będzie okazja, aby się zrehabilitować i poszukać gola numer jeden w tym spotkaniu. Dogranie do lewego skrzydła, znakomicie tam indywidualnie zgubiła Żaneta Lipok jedną ze swoich rywalek, no i otwiera wynik tego spotkania. Wielkie brawa, bo naprawdę ładnie tutaj zagrała na zwodzie lewa strona. Ciężko było oddać rzut z tej pozycji Żanecie Lipok, ale proszę, indywidualne dobre wejście, żeby powiedziałbym wziąć się do roboty, szczególnie, że tam też chyba przegrywał 1-4 albo 1-5 z tego co pamiętam, a tymczasem proszę, Żaneta Lipok, chodzimy. Molin ma trochę miejsca i czasu i proszę, w końcu prawie 12 minut jest Bajrak. Choromańska pokazuje, graj do mnie, ale no, zdecydowała się tutaj Karina Bajrak na indywidualną akcję. Właściwie nie oglądaliśmy, jeżeli chodzi o atak. Zobaczymy, jak będzie sobie robić ta zawodniczka. Bajrak przechodzi na środek, ale jej rzut bez żadnych problemów. Zatrzymany, jeszcze taka kolejna bezpańska, mam wrażenie, piłka. Kozimur na ławce rezerwowych, nie za bardzo w tempo zagrała Lesja Smolin. Jeszcze próbowała coś z tego utkać. Teraz jednak Karolina Mokrzka. I nie ma bramki, Natalia Filończuk dzisiaj fantastyczna. Tylko trzy podania z tego, co dostrzegłem, mają zawodniczki z Jarosławia, ale wystarczyło jedno. W końcu dobry rzut z drugiej linii, Ola Zimny. 30 kilka sekund do zakończenia tego spotkania, chociaż pewnie jakby tyle próbowały grać, to będzie właśnie sygnalizacja gry pasywnej, którą mamy już teraz, ale Zimny ze znakomitym wejściem. Wreszcie zaczynają wyglądać nieco lepiej. Pytanie, czy to zwiastun ich ciekawszej gry. W drugiej połowie ta pierwsza zakończona niecelnym rzutem Emilii Kowalik, no i chyba tutaj już zabraknie czasu na jakąś próbę rzutu z bliska. No właśnie, próbowały za połowy, ale tak dysponowanej Natalii Filończuk nie sposób pogonać. Już teraz Ola Zimny wysoko, ustawiają się teraz Koszalinianki. Kozimur z dobrym wejściem, no i właśnie, mamy remis. Zimny, Mokrzka. Zimur, jeszcze raz Zimny, ależ ładnie to rozegrały. No i proszę bardzo, całą tę dynamiczną, szybką, pomysłową akcję puentuje rzut Oli Dorsz. Szynkaruk, długo to wszystko trwa, znowu sygnalizacja gry pasywnej. No ciężko było się przedrzeć Bajrak przez wyższe rywalki. Tutaj jeszcze próbuje gdzieś kontry zespół Michała Kubisztala. No i ostatecznie trafia do siatki. Duże emocje, Zimny zmieściła Aleksandra Zimny tę piłkę w bramce. W ataku pozycyjnym Rycharska, bramka, ależ ważna akcja, znakomicie tutaj odegrała do niej Ola Zaleśny i to są dwa trafienia przewagi Młynów Stoisław Koszalin. Lesja Smolin, Zimny na koło, Dorsz i mamy gola. Jest numerem 21 Nestiaruk. Czy starczy czasu? Zimny gol, ale jeszcze też 10 sekund mają zawodniczki z Koszalina, żeby spróbować rzucić bramkę. Oj, fatalne, fatalne zagranie. A zatem proszę Państwa, mecz Młynów Stoisław Koszalin z Eurobudem JKS Jarosław, podobnie, a właściwie identyczny jak pierwsze spotkanie tych drużyn, kończy się remisem po 22. I myli się Anna Mączka w takim momencie, liderka. Nie trafia kolejnego karnego zawodniczka z Koszalina. Mamy, proszę Państwa, bramkarkę i co ciekawe jest to Aleksandra Nowicka, więc już w ogóle zagranie wabank. Nowicka nie ma dobrej interwencji, a to oznacza, że dwa punkty jadą ponad 800 km w drogę powrotną z Koszalina do Jarosławia. No ale też na tę pociechę w związku z bardzo dobrą grą, jaką prezentowały długimi momentami w tym spotkaniu zawodniczki trenera Jarosława Knopika, mają punkt, który na pewno przyda im się w tej grupie. Aleksandra Zimny, MVP tego spotkania, no czuły koleżanki, że tak będzie, bo już gdzieś tam do niej przyszły, gdzieś tam już oczekiwały, że jej nazwisko w tej sytuacji padnie. Życzę przyjemnego, spokojnego, sobotniego popołudnia. Do usłyszenia.